Cześć. Macie przed sobą film Funchalis Gold. Zobaczcie, jakie ma duże pąki. I jest to hybryda, czyli krzyżówka pomiędzy Dizokaktusem acranthus a Epiphyllum hybrydą Reward. A tak prezentuje się już sam kwiat. Jest dosyć dużych rozmiarów, tutaj macie w porównaniu z moją oręką. Ponadto pięknie ma zapach. Jest on taki słodkawy, ale to nie jest taki mdławy słodkawy. Ja bym stała przy tym Epiphyllum, jak długo bym mogła, żeby tylko się upajać tą wonią. No naprawdę niesamowicie pachnie. Samo Epiphyllum znane jest właśnie z tego, że produkuje dużo pąków. Zresztą tutaj widać to wyraźnie. Sadzonkę tą kupiłam na spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów i Sukulentów i już miała pąki. Okazało się, że właściciel zaczął nawozić tą roślinę już w styczniu. Ja mam jeszcze jedną sadzonkę, również kupioną na takim spotkaniu, ale ona dopiero wypuszcza małe pąki. Zaczęłam nawozić tak w kwietniu. A jak chcecie zobaczyć i dowiedzieć się, jak opiekuję się moim Epiphyllum, to u góry bądź w opisie znajdziecie odnośnik do filmiku o mojej kolekcji. No i oczywiście zapraszam do komentowania oraz do polubienia filmika, co jak wiecie sprawia to, iż YouTube rozpowszechnia dany kanał. Kwiaty otwierają się wieczorem i trwały przez kilka dni. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Dzięki za obejrzenie. Na razie, pa!